Cześć, z tej strony Ormando i witam was serdecznie. Dzisiaj mówimy sobie o ostatnim kinowym filmie ze świata Gwiezdnych Wojen, jaki wyszedł do tej pory, czyli o Han Solo Gwiezdne Wojny historię. Kiedy ogłoszono, że Disney poza sagą Skywalkerów będzie zajmować się też spin-offami, właśnie jednym z pierwszych projektów ogłoszono Hana Solo. I nie byłem do tego przekonany. Dlaczego nie byłem do tego przekonany? Oczywiście dla Harrisona Forda. Może wy nie macie aż takiego sentymentu, ale dla mnie Harrison Ford to jest Han Solo. To tak samo jak Harrison Ford to jest dla mnie Indiana Jones. Nie wyobrażam sobie innych aktorów, którzy mogli grać by te postacie. Ale też nie skazywałem tego filmu na jakąś wielką porażkę. Stwierdziłem, okej. Skoro to robią, widocznie mają na to pomysł i no i po prostu byłem ciekaw, co z tego wyjdzie. Bo najbardziej ciekawiło mnie to, jak zostanie ten film poprowadzony. Czego nowego, fajnego dowiemy się o postaci Hana Solo. Jak się okazało, niczego ciekawego, nowego się nie dowiedzieliśmy o Hanie Solo. Niestety, pomimo tego, że to nie jest film zły, to jest film poprawny. To jest film bardzo poprawny, przez co bardzo niepotrzebny. Bo tak naprawdę tutaj w tym filmie, i nadal to podtrzymuję po obejrzeniu tego filmu, tak jak mówiłem w swoim materiale przy premierze Hana Solo, jest to troszkę taki spis rzeczy do odhaczenia, które muszą się w filmie o młodym Hanie Solo zdarzyć. Czyli skoro Han Solo to Chewbacca, więc musimy pokazać, jak Chewbacca właśnie pierwszy raz spotkał się z Hanem Solo. Skoro Han Solo to i Lando Calrissian, więc pokażmy, jak to się stało, że Han Solo wygrał od Lando Calrissiana właśnie Sokoła Millennium. I tak dalej. I kilka rzeczy, które moim zdaniem były całkowicie niepotrzebne, jak chociażby to, skąd wzięło się imię Hana Solo, bo Han Solo nie miał wcześniej imienia. Dał mu to jakiś koleś z Imperium, kiedy Han uciekając przed zemstą, powiedzmy, jakiegoś tam kartelu przestępczego, musiał się zaciągnąć przypadkiem do Imperium, żeby właśnie go się uratować, i koleś po prostu mu dał, bo miał na imię tylko Hana, Solo to mu dali, to mu dało już Imperium, więc to w ogóle jak ktoś na to wpadł, że on będzie Solo, bo sam był, i więc Solo, tak? Sam był, więc Solo, no to takie było. Nie, bardzo mi się ten motyw nie podobał, no ale już powiedzmy, dobra, pal licho. Więc pokazujemy naszego młodego Hana Solo, jak się na Corellii wychowywał, że miał też tam, wprawdzie nie żonę, ale taką no, dziewczynę, powiedzmy, którą gra tutaj Emilia Clarke. Queera, jakoś tak się nazywa. Queera. Q-I-R-A, tak się nazywa, ale tam z akcentem, więc może jakoś inaczej się wymawia. Która, no powiedzmy sobie szczerze, nie popisuje się w tym filmie aktorsko. I o ile Emilię Clarke lubię, bo lubiłem grę o Tron, bo już się skończyła, i jej postać w tym serialu, no to tutaj nie świeci ona, że tak powiem, pełnią blasku. Ale to też przez to, że ta postać jest po prostu słabo napisana i jest taka bardzo... Chcieli tutaj zrobić pewien taki trik, że ona no nie jest taka taką jednoznaczną postacią, ale moim zdaniem to wyszło bardziej tak, no, jak to się mówi, pokrętnie, niż jakoś tak fascynująco, że tak powiem. Więc sam Han Solo to jest troszkę taki, jak to się ładnie mówi, heist movie, czyli poza tym, że widzimy, jak nasz Han... I to też jest bardzo niewykorzystany potencjał, bo jest moment w tym filmie, kiedy Han właśnie zaciąga się do Imperium i kilka takich dosłownie przebitek, jak on tam bierze udział w różnych bitwach właśnie po stronie Imperium walcząc, i to jest moim zdaniem no, bardzo niewykorzystany potencjał, który został dużo lepiej przedstawiony i wykorzystany właśnie w Expanded, już teraz nieistniejącym Expanded Universe, chociażby samo poznanie Chewbacki przy Hana Solo było moim zdaniem dużo fajniej rozegrane w Expanded Universe, bo on go tam uratował od katujących Chewbacę szturmowców, a tutaj po prostu Chewie jest zamknięty w jakiejś klatce, do której wrzucają za karę też Hana Solo, i oni tam na początku się biją, a później zostają funflami, bo Han ratuje Chewiego i Chewie
nie to, że tam po prostu się z nim zaprzyjaźnia, tylko no tak, tak wymaga tradycja, jak to teraz się mówią w tym, w Mandalorianinie, więc taka jest tradycja i on musi przy nim zostać. Oczywiście z czasem no widać tą gdzieś tam rodzącą się powoli przyjaźń. I tutaj niestety po prostu twórcy moim zdaniem nie mieli za bardzo pomysłu na to, jak ugryźć ten temat Hanna Solo. I tu po raz kolejny pomówimy sobie o tym, że pani Kathleen Kennedy, czyli szefowa Lucasfilmu, nie potrafi trzymać za mordę swoich reżyserów i ich trochę ogarniać, bo pierwotnie za reżyserię odpowiadał ktoś zupełnie inny. Ten film dokończył Ron Howard. Właściwie z tego, co mówią plotki, właściwie 80% filmu on od nowa musiał nakręcić, ponieważ wcześniejsza para reżyserów kręciła zupełnie inny film, nie wedle scenariusza, który mieli Lawrence'a Kasdana, który już obiecał, że nigdy nie wróci do Gwiezdnych Wojen i dzięki wielkie, że już więcej ten pan nie wróci. I ta para reżyserów, która chociażby wcześniej reżyserowała Lego Przygodę, no chciała zrobić bardziej film taki niepokorny, taki bardziej komediowy, no a tutaj chcieli oczywiście właśnie Lawrence Kasdan i Kathleen Kennedy chcieli coś innego, więc trzeba było film ratować, kręcić od nowa. Jest mówione też, że był problem z aktorem Aldenem Ehrenreichem, o ile tam dobrze czytam to jego jako nazwisko, że on musiał brać podczas kręcenia tego filmu nauki gry aktorskiej, bo sobie nie dawał rady, ale akurat do postaci Hanna Solo, pomimo że jakoś tak na początku mi nie przypasował, to teraz kiedy oglądałem ten film, nie uważam go za zły wybór, w sensie nawet wypadł całkiem w porządku, wydaje mi się, ten aktor. Oczywiście no nie jest to ten poziom charyzmy, co Harrison Ford w roli Hanna Solo, ale po pierwszym seansie tego filmu, jak go obejrzałem, jednak mimo wszystko oceniałem to dużo, dużo gorzej niż oceniam teraz. Ale za to od samego początku i nadal to podtrzymuję, Danny Glover jako Lando Calrissian według mnie sprawdza się świetnie, jest charyzmatyczny i tak dalej, chociaż jest jeden wątek w tym filmie, który mi się nie podobał, a mianowicie droida, którego posiada właśnie Lando Calrissian, L3, tak, ona się nazywa L3-37 chyba tak, ale mówi na nią L3, i jakby to takie, to troszkę już się zaczęło chyba już przy Przebudzeniu Mocy, czyli nadawanie takich bardzo ludzkich cech droidom zaczęło się właśnie w Przebudzeniu Mocy, a tutaj to już według mnie przybrało jakąś granicę absurdu, a mianowicie nasz droid Lando Calrissiana, jest w nim zakochany i tak naprawdę to jakby mogła, bo to jest droid kobiecy, że tak powiem, z kobiecą świadomością, jakby mogła, to by się tam na Lando Calrissiana po prostu rzuciła. I to było takie dziwne oglądanie tego, tych tekstów, kiedy ona w pewnym momencie rozmawia o tym, że w sumie to Lando ją kocha, ona też tak w sumie, ale no nie wie i tak dalej, to mówi robot i to było takie what the fuck. Ja rozumiem, no C-3PO też przejawiał jakieś tam, że tak powiem, ludzkie emocje i potrafił się czegoś przestraszyć i tak dalej, no ale no nie wiem, aż tak to jeszcze w żadnym epizodzie nie było i mam nadzieję, że będą od tego odchodzić, bo to było aż takie, wiecie, aż creepy. Więc jeżeli chodzi o Lando Calrissiana, to jak najbardziej Danny Glover super, świetnie wypadł, no ale ta L3 i to połączenie z nią to było dziwne. Oczywiście pokazano Sokoła Millennium, jak widać tutaj nawet na okładce tego Blu-raya, na tym steelbooku, taki ładny, piękny, jeszcze z tą częścią pomiędzy kokpitem, o której tak naprawdę mało osób, jeżeli ktoś nie siedział tam w kanonie i tak dalej, w historiach Gwiezdnych Wojen, to mało wie, że tam była ta kapsuła chyba ratunkowa tam była. Właśnie jeszcze taki śnieżno-biały w środku. No wyglądało to, fajnie się na to patrzyło, tak na zasadzie takiej, ej, to było białe? Ja myślałem, że to zawsze było, te ściany były brązowe, w sensie nawet od nowości, a to się okazało, że to po prostu takie brudne. Ten nasz Han Solo to taki brudas razem z tym Chewbacą, jak widać, nie dbają za bardzo o swój statek, więc takie origin story Sokoła Millennium też mi się podobało i było kilka sekwencji dosyć ciekawych w tym filmie, jak chociażby
ta na pociągu, kiedy Han wraz z Woodym Harrelsonem oraz kilkoma innymi próbują obrabować pewien pociąg. To była dosyć, to była naprawdę fajnie pomyślana i taka trzymająca w napięciu faktycznie akcja. Taką wisienką na torcie miał być ten Kessel Run, czyli ta sławna właśnie droga przez Kessel, którą Sokół Millennium pokonał w najszybszym czasie ever. I tutaj ten potencjał został zmarnowany moim zdaniem, bo jakby umieszczenie tego wszystkiego na zasadzie takiej, że tam jakiś potwór jest, ja tak mówię, na cholerę tam jakiś potwór, jakiś w ogóle, ja rozumiem jakby z tego zrobili jakiś taki pasa steroidów, między którymi, tak jak było w Imperium Kontratakuje, między którymi właśnie Sokół musiałby tam gdzieś się przemieszczać, ale tutaj takie, to znaczy, może to nie był do końca zły pomysł, ale moim zdaniem przekombinowany, bo to jednak ten Kessel Run, no nie wydawał się aż, nigdy nie było powiedziane, że o, pokonałem Kessel Run, bo uciekłem temu potworowi. Tak zapomniałem wspomnieć o tym. Nigdy o tym, zawsze mówiłem o tym Kessel Run, ale nigdy nie mówiłem, że tam jest wielki potwór, który chce zjeść każdy statek, który tamtędy przelatuje. Więc to było takie moim zdaniem niepotrzebnie przekombinowane i nie miało aż takiego wydźwięku, na jaki chyba każdy fan Gwiezdnych Wojen tak naprawdę, który pamiętał ten sławny dialog właśnie Hanna Solo z Nowej Nadziei, na który liczył po prostu przy tym motywie z Kessel Run. Czy coś jeszcze takiego, że tak powiem, wpadającego w pamięć? No, oczywiście na zakończenie tego filmu, kiedy nasz bohater pokonuje głównego złego tego filmu, którego gra Paul Bettany, okazuje się, że stoi nad tym ktoś jeszcze, a mianowicie sam mroczny Lord Sith Darth Maul, którego współpracownicą jest właśnie była miłość Hanna Solo. I powiem wam, że tak, okej, było to zaskoczenie, że pojawił się Darth Maul. I trochę szkoda, że ten film aż był takim rozczarowaniem finansowym, bo po prostu wydaje mi się, że do tego wątku nie wrócimy w najbliższym czasie. Chociaż przecież historia Obi-Wana jest tak powiązana z Darthem Maulem, a zapowiedziano już serial właśnie z Iwanem McGregorem o Obi-Wanie, więc może tam chociaż tego Dartha Maula gdzieś, bo jednak mimo wszystko uważam, że po tym, co widziałem chociażby w Clone Wars, czy później w Rebels, to Darth Maul zasługuje gdzieś tam na rozwijanie dalej, bo to ciekawa postać jest. Która w filmach no niestety nie miała zbyt wiele szczęścia, bo pierwszy raz się pojawił, to został przecięty na pół, a teraz drugi raz się pojawił, to klapa finansowa i dalszy ciąg nie będzie rozwiniany. Chociaż były takie plotki, że może Han Solo by się przeniósł na Disney Plusa jako kontynuacja w formie serialu. Nie jestem za tym takim pomysłem, żeby robić spin-offy do konkretnych bohaterów. Zauważcie, jak fajnie wypada teraz Mandalorian, a nie jest to serial o Boba Fecie, czy o jakiejś postaci, którą znamy, nie jest to jakiś spin-off konkretny, tylko całkowicie odrębna historia, dziejąca się po prostu w naszym ukochanym uniwersum. I jak widać, to wychodzi lepiej niż robienie spin-offów o danych bohaterach, tak? To już chociażby ten Rogue One, który też nie był powiązany z konkretnym danym jednym bohaterem, którego znamy z Gwiezdnej Sagi, no już też wypadał, moim zdaniem, bądź co bądź, okej, okay, może tamten film nie miał bohaterów, ale chociaż próbował zrobić coś troszkę inaczej. I tak dalej. Więc okej, okay, jeżeli chcą robić spin-offy o danych bohaterach, w porządku, ale jeżeli mają na to konkretny pomysł, żeby pokazać nam coś innego o tym bohaterze, a nie tak naprawdę, jak ktoś tego, dużo osób tego filmu nie obejrzało, w sensie nawet fani Gwiezdnych Wojen wiadomo, ale no porównując z tym, ile osób ogląda części sagi, czy nawet Rogue One obejrzało, a ile obejrzało to, no to te osoby nic właściwie nie tracą, nie oglądając tego, nic nowego, ciekawego o Hanie Solo, Orlando, Carlizianie, o Czubace, czy o jakimkolwiek innym bohaterze, nic ciekawego, nowego się nie dowiedzą. Po prostu ten film najzwyczajniej w świecie jest dosyć zbędny, co nie znaczy, że nie można się przy nim dobrze bawić. Ma kilka fajnych scen, ta scena na pociągu, kilka niewykorzystanych, kilka fajnych interakcji między właśnie Hanem a Lando, kilka fajnych scen, bo po prostu charyzma gdzieś samych aktorów gdzieś tutaj gra. Woody Harrelson też, Woody Harrelson nie schodzi poniżej pewnego poziomu, to jest po prostu dobry aktor. Chociaż też gdzieś ta postać może nie do końca, że tak powiem, wykorzystana.
i taka dosyć przewidywalna, choć, znaczy, to już tam nie będę udawał, że nie wiadomo jaki ze mnie Sherlock Holmes, ale gdzieś tam spodziewałem się, jak ten wątek na koniec może się rozegrać, więc to nie znaczy, że to nie jest, że to jest zły film. Taki raczej, jeżeli nie ma co oglądać, sobie puścić w niedzielę na kaca czy coś i tak sobie dla odmurzenia puścić. Na pewno nie jest to poziom żadnego ze wcześniejszych filmów, jeżeli chodzi o taką wartość po prostu samego filmu, bo ten film się okej, przyjemnie ogląda i ktoś może, to znaczy no na pewno pod względem filmowym jest on lepszy niż chociażby Atak Klonów, ale po prostu jest taki zbędny, no taki niepotrzebny i według mnie trochę powstał na siłę. Jeszcze te wszystkie problemy, które zdarzyły się po drodze z kręceniem tego filmu, no na pewno mu nie pomogły. I gdzieś tej właśnie jednej wspólnej wizji zabrakło, tylko taki zrobić checklistę rzeczy o Hanie Solo, które trzeba odhaczyć. Wszystko odhaczone, dobra, wypuszczamy do kina. No i poszło dużo mniej osób. A przez to, że ten film był kręcony właściwie dwa razy, no to budżet był jaki był, no i przez to się to niestety aż tak nie sprzedało. No i ta niestety... ten film wyszedł w maju, w grudniu wyszedł epizod 8, pół roku później, niecałe pół roku później w maju wyszedł Han Solo, za mały odstęp czasu. O ile nie byłem fanem tego, że Gwiezdne Wojny będą wychodzić teraz w grudniu, tak przekonałem się do tego pomysłu, bo po prostu fajny okres, święta się zbliżają i tak dalej, idę sobie do kina na Gwiezdne Wojny. Choć jakby wychodziły w maju, też nie miałbym nic przeciwko, ale nie raz na pół roku. Na Gwiezdne Wojny zawsze trzeba trochę poczekać, moim zdaniem. I już nawet ten rok, kiedy był między Rogue One, najpierw siódmy epizod Rogue One, ósmy epizod, wydawał mi się, że ten rok troszkę za szybko, że to trochę za szybko mija, tak co dwa lata, kiedyś epizody wychodziły co trzy lata, też nie było źle. No ale tutaj Disney oczywiście dawać więcej, 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 bo w Marvelu to można 4 razy do roku puścić, to Gwiezdne Wojny też będziemy w końcu mogli tak robić. Teraz chyba już troszkę im ten film pokrzyżował plany, już nie będą tak robić. Kolejny film w ogóle nie jest zapowiedziany, nie wiadomo kiedy będzie, ale właśnie to ten, dzięki Hanowi Solo, może będzie z tym lepiej. Może będzie z tym lepiej i dlatego może ten film jednak warto cenić, że przez to, że jemu tak w box office nie poszło, to mimo wszystko włodarze Disneya stwierdzili, że troszkę przystopujemy z tymi Gwiezdnymi Wojnami, damy ludziom poczekać, przemyślimy to, zrobimy coś ciekawego raz tam na te parę lat. Tylko wiecie, jeżeli kolejne filmy zażrą, co oczywiście będzie tylko plusem dla każdego, jeżeli będą to dobre filmy, no to boję się, że znowu Disney wpadnie na ten pomysł, że dobra, no to teraz jak się udało, to będziemy teraz walić trzy filmy z Gwiezdnych Wojen rocznie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Sobie i wam tego życzę. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzu, jak wy oceniacie Hana Solo, czy byliście na nim w kinie, czy obejrzeliście go dopiero później, a może jeszcze go w ogóle nie oglądaliście. Komentarze są dla was, podyskutujemy sobie oczywiście. Pamiętajcie, jeżeli chcecie dalej być ze mną podczas maratonu Gwiezdnych Wojen, to zapraszam was serdecznie do zostawienia subskrypcji, o łapce w górze oczywiście też pamiętajcie, a wszystkie social media, czyli Instagram, Facebook i Twitter są w opisie i też was serdecznie do nich zapraszam. Także kłania się Armando i niech moc będzie z wami.